Panie trenerze, prosiłbym o ocenę tego meczu z mistrzem Polski Giekesty. Tak, dzisiaj ten mecz się rozstrzygnął w przewagach. Myśmy zrobili fauly, a przeciwnik tego surowo wykorzystał. Jeżeli mogę powiedzieć, wiadomo, wynik jest przegrany mecz, ale rozłożył bych to na takie kawałki, że 5-5, jak jsme grali, bylo dobře. V převagách branky to znači, že nás přegral přetivník. V třetí terci na počátku pionta branka, ale co je cenné v tým meču, půžně poprostu jsme dalej grali, na tři piontky, byli jsme věnce v terci z přetivníka, šance, neuznaná branka od Sendiego, že poprostu chlopaci grali do konca. Grali jsme hokej, střelali, probovali jsme změnit vynik tego spotkania, ale niestety neudalo se nám. Takže přegrali jsme ten meč, zagral pierwszy meč Twardoń. Uważam, že bylo vidět, že to je zmocnenie, že na krončku mocný parę situací vymyslel. A jeżeli chceme být konkurencyjní, musíme stvořit čtyři piontky. Nedá se hrát na tři piontky taky meče s tak mocnými protivníkama. Takže to je poprostu poširení kadru, to je poprostu práce. Teraz bo nás čekají těžké meče, ve Šrode hráme s SMSem, ale później to už jsou Katovice, Nový Targ, tam Jastřembě a tak dále, tak dále. Takže musíme stvořit 4 piątki, abyśmy mogli grać jak równym z równym z tej górnej półki tabeli. Dzisiaj Adrian Gajor zdobył kolejnego gola. Czy gra w ataku to już będzie go stała taka rola w drużynie? No zobaczymy. Jest oczywiście jest dobrze, że strzela bramki, ale bramki by też mieli strzelać inni zawodnicy, którzy po prostu te bramki strzelali. A teraz im tam nic nie wchodzi. Także oczywiście mnie cieszy, że strzelił drugą bramkę. Zobaczymy, jest to zawodnik i do ataku, i do obrony. O to więcej jest cenny, że może grać tam i tam. Także aby mu szło tak dalej, aby dołączyli napastnicy następni do tego, aby po prostu strzelali więcej bramek. A jak się przedstawia sytuacja z nieobecnymi zawodnikami? Kruczek zaczął trenować. Takže tam myšle, že v piątek by mohl zahrát. No a Vachověc niestety ještě léčí vjonzadla v koláně, takže tam myšle, že tři týdny, minimálně tři týdny, čtyři týdny, než on vrutí. No vědomo, je to Vachověc, bo poprostu brakuje nám Šrotkovi, je to duže oslabeně.